Model, o którym chcę powiedzieć, składa się z 8 kroków. Pierwszym krokiem jest obejrzenie filmu czy fragmentu filmowego. Ja zawsze pracuję na, ja nie mam możliwości oglądania całych filmów z młodzieżą, pracuję na fragmentach filmowych, 2, 3, 4 minuty. To mi wystarczy. Ja nawet wolę obejrzeć fragment, który ilustruje jakieś zjawisko, niż cały film, żeby nie narzucać młodym ludziom sposobu interpretacji reżysera, źródeł problemu, żeby było więcej takiego materiału, w który oni będą wkładać swoje przekonania, swoje przypuszczenia i swój sposób rozumienia tego, co widzieli. Drugi krok, czyli pierwszy po obejrzeniu filmu, to jest zawsze reakcja emocjonalna i wentylacja emocji. Czyli to jest to pytanie o to, co czuliście, co przeżywaliście, czego doświadczaliście, skąd te emocje, jak sobie z nimi poradzić, co one wam mówią. To wszystko, o czym mówiliśmy chwileczkę temu. I jeśli chodzi o kolejność różnych etapów, to możecie sobie potem tą kolejnością się bawić, zmieniać w zależności od potrzeb. Natomiast ja jestem za tym, żeby od emocji zawsze zaczynać. Bo doskonale wiecie, jak trudno jest rozmawiać o rozwiązaniu problemu w relacji z drugą osobą, na przykład kiedy jesteśmy na nią wściekli. Tak wściekli, że rzucalibyśmy talerzami. Kiedy przeżywamy silne emocje, uruchamia nam się tak zwany gadzi mózg, czyli te struktury pierwotne, które odpowiadają za reakcję walki albo ucieczki, działamy instynktownie, działamy przez mięśnie, a nie przez racjonalny umysł. Więc najpierw to opanowanie emocji, przepracowanie emocji pozwoli nam pójść dalej. A kiedy już to zrobimy, to pamiętamy, dużo teraz mówiłem o odbiorze filmu przez serce, czyli przez emocje, ale jest też głowa i są też mięśnie. Więc przechodzimy powolutku do głowy. I próbujemy rozumieć problem albo źródło problemu. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli oglądamy film, gdzie mamy przemoc szkolną właśnie, gdzie mamy samobójstwo, gdzie mamy jakieś ryzykowne zachowania, albo też konstruktywne rzeczy, bo tutaj koncentruję się na takich negatywnych aspektach, ale też dobrze pracować z takimi filmami, które mówią o motywacji, o spełnianiu marzeń, o radości, o dobrych relacjach z otoczeniem. To dla mnie jest fascynujące to, żeby zrozumieć, jak ten film odbiera młody człowiek. Jak on rozumie zjawiska, mechanizmy, zachowania, które się pojawiły. Jeżeli na przykład oglądamy taki film Cyberprześladowca i oglądamy taką scenę, w której dziewczyna doświadcza, jedna z dziewczyn w klasie doświadcza cyberprzemocy. Koleżanki umieszczają taki upokarzający filmik w internecie. Ja pytam młodych ludzi, pytam klas, jak myślicie, dlaczego? Skąd to? Jakie jest źródło tego? Dlaczego ona w ten sposób została zaatakowana? Bo tak naprawdę uczniowie, oprócz tego, że mówią o bohaterce, to mówią o sobie, mówią o swoich normach. Skąd oni mogą wiedzieć, dlaczego? Oni rzucają przypuszczenia związane z ich funkcjonowaniem. I są takie klasy, które powiedzą, na pewno coś zrobiła złego. To jest niemożliwe, żeby przypadkowo została ofiarą. I w tych klasach prawdopodobnie nie będzie problemu cyberprzemocy. Są takie klasy, które powiedzą, a właściwie wszystko mogła zrobić. Mogła się za dobrze uczyć, albo za słabo, mogła, nie wiem, odbić chłopaka, koleżance, a może nosiła okulary, albo to, albo tamto. Te odpowiedzi wskazują na to, jakie normy w danej klasie panują i kto jest dewiantem. Dewiantem, czyli osobą, która tych norm nie spełnia, która jest odrzucana. Dewiantem w klasie, w zależności od norm, może być każdy, bo to może być dziewczyna, która się uczy najlepiej w klasie, w której normą jest przeszkadzamy, rozrabiamy, nie uczymy się, uczą się kujony, albo dziewczyna, która się uczy najgorzej w klasie, kiedy normą jest jeździmy na olimpiady, uczymy się jak najlepiej, zbieramy szóstki. I to jest w ogóle taki dla mnie drugi fascynujący obszar pracy z filmem, że oprócz tego, że uczniowie czegoś doświadczają, czegoś się uczą, to ja na takich dwugodzinnych warsztatach często się dowiaduję o dzieciakach więcej niż nauczyciele przez 2-3 lata. Bo oni, mówiąc o bohaterze, mówiąc o tym, co widzą, mówią o sobie, bo o czym mają mówić. Więc to jest niezwykle cenne, ale żeby to osiągnąć, to najważniejsza zasada takiej pracy, którą ja promuję i o której mówię, jest taka, że każda ucznia odpowiedź jest dobra. Jeżeli wcześniej mówiliśmy o emocjach i pytamy, jakie przeżywałeś emocje? Oglądamy scenę, w której uczniowie katują swojego kolegę. I uczniowie mówią przerażenie, smutek, lęk, strach, złość. A kolejny uczeń mówi rozbawienie.
To było fajne, szkoda, że go tam jeszcze bardziej nie poturbowali. Jeżeli ja na to zareaguję karcąco w jakikolwiek sposób, brakiem aprobaty, albo nawet zadam pytanie, ale jak to? Takie emocje, zobacz, tutaj wszyscy smutek, złość, a ciebie to bawiło, no wiesz co? To ja tracę szansę na autentyczne spotkanie z tymi uczniami. Bo oni szybko uświadamiają sobie, okej, to nie są pytania o to, co ja czułem, jak to rozumiem, tylko jest taki zestaw dobrych odpowiedzi, które pan Dawid chce usłyszeć i trzeba mówić następnym razem, że jak kogoś biją, to jest mi smutno. Bez sensu. A to jest trudne. Nauczyciele, nawet jak bardzo się starają, często jak prowadzą tego typu zajęcia, zapisują wszystkie emocje na flipcharcie, na tablicy flipchartowej, i nagle się pojawia taka emocja, która im nie pasuje. I oni starają się bardzo nie negować tej emocji, nie mówić, że coś jest nie tak, ale zatrzymują się na niej i pytają, a mógłbyś to bardziej rozwinąć? Skąd taka emocja w tobie? I to już pokazuje, dlaczego przy pięciu wcześniejszych emocjach nauczyciel o nic nie pytał, to było dla niego zrozumiałe, a tutaj nagle jakieś wielkie halo, coś jest nie tak. Pamiętajmy też, że uczniowie mogą nas prowokować, mogą badać nasze granice, więc takie ignorowanie negatywnych takich komunikatów, które nie pasują, jak najbardziej działa. To niech młodzi ludzie w grupie dyskutując ze sobą się przekonują, a nie my narzucajmy swój sposób interpretacji danej sytuacji. Żeby zrozumieć problem, takie pomocnicze pytania, które możecie zadawać, to co widzieliście, co to dla was znaczy, jak rozumiecie tą sytuację, jak byście ją opisali, jak myślicie, dlaczego tak się zadziało, co mogło być wcześniej, co mogło być dalej. Z każdej stron badamy rozumienie tej sytuacji przez młodych ludzi. Kolejny etap to praca nad postawami wobec problemu albo diagnoza ról, które uczniowie się wcielają. Czyli tutaj pytamy o ocenę, o subiektywną ocenę danej sytuacji. Jak oceniacie to, co widzieliście? Kogo rozumiecie? Do kogo jest wam najbliżej? Tak? To są pytania o diagnozę ról. Gdybyście wy byli w tej klasie, gdybyście wy byli tą klasą, to jaką rolę ty byś pełnił? Kim byś był? Co zrobilibyście inaczej, a co zrobilibyście tak samo? Jak byście się zachowali? Sprawdzamy, na ile to, co oglądamy, i to niezależnie od tematu, jest bliskie, dalekie, zrozumiałe bądź niezrozumiałe dla młodych. Kolejny etap to rozwijanie empatii albo praca na własnych doświadczeniach. Zwłaszcza w takich sytuacjach, o których Wam mówiłem, dotyczących cyberprzemocy, dotyczących wykluczenia, dotyczących inności, to rozwijanie empatii jest bardzo ważne. Jak zaczęliśmy tym mocnym przykładem muzułmańskich terrorystów. Jeżeli ja oglądam wiadomości codziennie i codziennie widzę muzułmanów tylko w kontekście negatywnych wydarzeń, to taki efekt ekspozycji sprawia, że ja sobie wytwarzam przekonanie, że to nie są najlepsi ludzie pod słońcem. Ale jeżeli oglądam film, w którym widzę muzułmańską rodzinę i muzułmańskich nastolatków, którzy mają te same problemy, którzy mają te same zainteresowania, którzy borykają się z tymi samymi trudnościami, to jest mi łatwiej się z taką postacią zidentyfikować. Rozwijanie empatii polega na tym, że pytamy uczniów o to, jak myślicie, co przeżywają bohaterowie, jak oni doświadczają tej sytuacji, co ona dla nich znaczy, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy taką odwagę w sobie, pracujemy cyklem i pracujemy na takim głębszym poziomie, możemy pytać o własne doświadczenia. Czyli prosić uczniów, żeby opowiedzieli o tym, czy oni byli kiedyś na przykład ofiarą przemocy albo sprawcą i czy znają takie sytuacje z własnego doświadczenia. To będzie oczywiście trudniejsze i to będzie inna kategoria pracy. Natomiast jeżeli będziemy pracować na bohaterach, to i tak pamiętajcie, pracujemy, brzydko mówiąc, na uczniach, bo oni, mówiąc o bohaterach, będą mówić o sobie, będą projektować w nich swoje przekonania. Paulina pisze, że często to jest problem, że młodzież nie chce mówić, co myśli, bo uważają, że trzeba się wstrzelić w klucz poprawnych odpowiedzi. Oczywiście. Analiza transakcyjna to jest taki nurt psychologii, który dużo mówi o grach, w które sobie z ludźmi gramy. I jedną z takich podstawowych gier, w którą nauczyciele grają z uczniami, to jest zgadnij, co mam na myśli. Czyli nauczyciele wracają z wycieczki z klasą do Krakowa i pani pyta, co jest takim najpiękniejszym symbolem Krakowa. Tam dzieci mówią, a sukiennice,
jeden klasztor, drugi klasztor, jeden kościół, drugi kościół rzucają, kombinują, smok wawelski, a ktoś powie, galeria handlowa. Wszystko to są złe odpowiedzi. Wszystko pani neguje. Nie, 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 nie. Paweł jest takim najpiękniejszym miejscem i taką wizytówką Krakowa. No, takie gry bardzo szybko uczą dzieci, że po pierwsze zabijają ich kreatywność, po drugie uczą manipulacji, bo dzieciaki się zastanawiają, co dorosły chce usłyszeć i mówią o tym, a nie co ja czuję, czego ja doświadczam. To jest takie pytanie, co autor miał na myśli. My możemy nad tym pracować, po pierwsze przygotowując do tych uczniów, czyli tak jak ja wam teraz mówię, to spokojnie można z czystym sumieniem im powiedzieć, słuchajcie, mi naprawdę zależy na tym, żeby was poznać, żeby was zrozumieć. Ja nie mam w głowie gotowych odpowiedzi. Ja jestem ogromnie ciekawa tego, jak wy przeżywacie tę sytuację. Wszystko, co powiecie, będzie dobre. Każda odpowiedź i nagradzać za te odpowiedzi, za te próby, jakie by nie były. Super, że myślisz, dzięki, że się tym podzieliłeś. Fantastyczny pomysł. Cały czas oswajać powoli dzieciaków z tym, że my się tutaj komunikujemy troszeczkę inaczej. Ja też mam taki problem często, jak ten, o którym Paulina piszesz na dzień dobry, kiedy wchodzę do klasy. Klasa jest na przykład po lekcjach i przyzwyczajona jeszcze do szukania poprawnych odpowiedzi w głowie, ale on z czasem mija. Po kilkunastu minutach, po pół godziny takiej dyskusji, kiedy oni widzą, że rzeczywiście mogą się dzielić tym, czym chcą się podzielić, to w naturalny sposób mija. Kiedy już porozmawialiśmy sobie o emocjach i własnych doświadczeniach i zrozumieliśmy problem z perspektywy młodych ludzi, to fajnie jest też dać im jakąś taką intelektualną obróbkę tego doświadczenia, czyli jakąś informację, jakąś przekazać jakiś kawałek wiedzy. Czyli taki obszar poszerzania wiedzy psychoedukacji. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli rozmawiamy o cyberprzemocy i przeszliśmy te wszystkie etapy, oglądając na przykład film Cyberprześladowca albo Sala Samobójców, to możemy też uczniom wyświetlić slajd i opowiedzieć, czym jest cyberprzemoc, jakie są rodzaje cyberprzemocy, jakie są źródła, jakie są konsekwencje. Jeżeli rozmawiamy o uzależnieniach, możemy pokazać proces uzależnienia na przykład. Jeżeli rozmawiamy o marzeniach i realizacji marzeń, to po przejściu poprzednich etapów możemy na tym etapie nauczyć dzieci, jak konstruktywnie formułować cele, jak zarządzać swoim czasem i organizować swój czas, czego też w szkołach się często nie uczą, czego się często w szkołach nie uczą, i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest taka przestrzeń, żeby oni się czegoś w kontekście tego filmu nauczyli, dostali jakąś wiedzę, jakieś umiejętności nowe. I mamy, zobaczcie, mamy emocje, tutaj wszystko nam się teraz powoli zamyka. Mamy głowę i przechodzimy do mięśni. Ja warsztaty z filmem i każde warsztaty, które robię, i to jest taka moja misja zawodowa, że pracuję po to, żeby ludziom, z którymi pracuję, żyło się lepiej, łatwiej, żeby mieli z życia więcej satysfakcji. Więc nie zatrzymuję się na refleksji, żeby to nie było tak, że uczniowie sobie popracują, poprzeżywają, zamkną to doświadczenie w pudełeczku, wyjdą i wrócą do swojego rzeczywistego świata, to przechodzimy do poziomu mięśni, czyli do tego poziomu motywacyjnego. Poszukujemy rozwiązań. Zastanawiamy się, co zrobić z tą sytuacją, żeby ona się u nas w szkole na przykład nie pojawiła. Albo co zrobić, żeby nasza koleżanka czy nasz przyjaciel w tak trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła bohaterka, dostał wsparcie, czy dostała wsparcie. Co zrobić, żeby w naszej szkole nie było cyberprzemocy, a jeśli będzie, to jak na nią reagować? Czyli szukamy za pomocą różnych technik warsztatowych, burz mózgu, metod moderacyjnych, całego arsenału narzędzi, które znacie, bądź które możecie poznać. Szukamy takich sposobów zmiany rzeczywistości. I jak już takie sposoby znajdziemy, to zapraszamy uczniów do działania. Zapraszamy uczniów do tego, żeby tą refleksję i te wnioski przenieśli do świata rzeczywistego i rzeczywiście realnie coś zmienili w swoim życiu. I to jest takie zadanie domowe w cudzysłowie, bo to brzmi strasznie i nikt nie lubi zadań domowych, ale to są tego typu zadania domowe, które rzeczywiście mogą coś fajnego w życiu tych dzieciaków wprowadzić. Ja lubię takie zadania domowe, które się rozgrywają w realnych relacjach. Czyli na przykład, jeśli rozmawialiśmy o przemocy, to proszę, żeby uczniowie sobie pomyśleli o kimś, komu zrobili przykrość, kogo zranili w jakiś sposób,
Jeśli mają taką gotowość, to teraz z perspektywy tego, o czym pracowaliśmy, spotkali się z tą osobą i porozmawiali o tym doświadczeniu.